Od początku lipca można już składać wnioski o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów na nowy rok szkolny. Od tego roku obsługą całego programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. O wypłatę wyprawki będzie się można starać do końca listopada. Wnioski składamy wyłącznie elektronicznie, pieniądze dostajemy wyłącznie na bankowe konto, a więc gdy wypełniamy wniosek, należy bardzo dokładnie 2 albo 3 razy sprawdzić, czy numer konta bankowego wskazany we wniosku jest numerem poprawnym. Elektroniczne wnioski można składać za pomocą platformy usług elektronicznych, czyli PUE ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS nie zostawia jednak klientów tej usługi bez jakiejkolwiek pomocy. Żeby pomóc tym osobom, które nie mają swojego konta na platformie internetowej ZUS, nigdy nie składali takiego wniosku elektronicznie, uruchamiamy mobilne punkty, w których będą dyżurowali nasi pracownicy, którzy pomogą założyć konto, pomogą wypełnić wniosek i go wysłać. Jesteśmy na poczcie, jesteśmy w placówkach KRUS-u. Przez pierwsze kilka godzin przyjmowania wniosków rodzice wysłali do ZUS ponad 60 tysięcy wniosków. Zresztą statystyki pokazują, że w ubiegłym roku większość rodziców, bo 72%, korzystało już z elektronicznej metody składania wniosków o wyprawkę. Rodzice dzieci i nastolatków już wiedzą, że ta wyprawka, te dodatkowe pieniądze 300+, należą się na każde dziecko bez względu na to, jaki dochód rodzic osiąga. I zachęcam do tego, żeby wnioski elektroniczne składać do ZUS jak najszybciej. Pieniądze na wyprawkę szkolną należą się dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku w przypadku osób z niepełnosprawnościami.